Witaj majowo jutrzenko, kiedyś śpiewano, rozpoczynamy maj, akurat świeci piękne słońce, choć wieje zimny wiatr. To w Polsce tradycja zarówno świąt i państwowych, jak i religijnych. 1 maja święto pracy, jednak ciągle o pracy musimy pamiętać. 3 maja to święto konstytucji, a zarazem święto religijne. Ale ja na tym wątku konstytucyjnym, na tym wątku państwowym, to był ostatni akord I Rzeczpospolitej, próba naprawy społeczeństwa, naprawy państwa jeszcze w czasach królestwa. A dzisiaj myślę, że warto, żebyśmy do tego wracali. Wracali do naszej konstytucji obecnej, żeby widzieć, że to jest taka ustawa, która pozwala nam jako odwoływać się do fundamentu państwowości, fundamentu polskości. Dlatego jeszcze raz witaj majowa jutrzenko. Starajmy się ten maj przeżyć jak najbardziej tak intensywnie i wypoczynkowo i radośnie, ale też jakoś propaństwowo i religijnie.